jakbym to dotknął, to ja bym... A to było w pańskiej klatce? Tak, moim, piętro niżej ode mnie. Proszę opisać, jak pan to zobaczył, to jak to się stało? No jak schodziłem po schodach, nie na dół, nie, bo to jest niżej piętro, schodziłem, no i powiedziałem, dlaczego on założył sobie tę puszkę, nie? Tam taką, nie? Myślałem, że to jest po prostu, wie pan, no... No jakiś, no po prostu by wyjechali na urlop, czy założyli sobie jakąś kamerkę, czy tego, no to jest sposób. A gdzie ona była? Na samym dole. Na samym dole przy drzwiach i tam jeszcze, mi się wydało, że papierek by włożył. No i, no ale odeszłem tego, no bo... Co będę, no sąsiadowi, no tego... Nie spodziewałem się, że tacy ludzie są, że można takie zrobić. A to dobrze tak się stało, że nie wyszły dzieci, bo tam dwoje dzieci. A jak pan opisał tą puszkę, jak ona wyglądała? Taka niklowana. Taka niklowana, lekko... No i jakieś tam czarne miała koło tego, no nie mogę tak dokładnie, nie, bo tak patrzyłem, no ale takie i czarne koło tego, a tu niklowana była, po prostu. No i tak koło samych drzwi i przyciśnięta prawie i tam coś włożone było. Czyli to nie wyglądało tak, jakby ktoś coś wpuścił, tylko że ktoś tam położył to specjalnie? Specjalnie, tak, to jest specjalnie położone było. No i już raz mu robili, bo tu pocypali do śmierci na klatce do tej pory. Nie wiem, co oni tego człowieka chcą. Aha, on miał już tutaj jakieś problemy? Tak. Miał problemy. Znaczy miał raz. I stąd mu to zrobił. Aha. Taka jest zemsta? Tak, to jest zemsta. A czy ten człowiek jakoś tutaj mieszkańcom wchodził, że tak powiem, za skórę? Nie, tutaj nie. On taki spokojniutki chłopak był. I tak samo i te dzieci, żona jego i matka, tacy ludzie. Czyli ma dwójkę dzieci, tak? Tak, dwójkę dzieci. A ile on ma tak lat? No, 32, gdzie 33. A wie pan, gdzie pracuje? On stoi sklep. Aha, tutaj gdzieś, tak? W Krakowie. Aha, w Krakowie. W Krakowie, stoi sklep, po matce robił. Mhm. A jak pan teraz zareagował, kiedy pan dowiedział, że to była ładunek wybuchowy, tak? No jak zareagowałem, no począł się cały. No bo ja bym ja tu dotknął, to poszedłbym ja, bo ja bym automatycznie. A on drzwi otworzył, słyszałem, to od policji słyszałem. Drzwi otworzył i w tym momencie odbiło się to, bo to było kościoła. A ja bym akurat dostał całym ty. Czy całe szczęście rządu z drugiej strony drzwi tak naprawdę. Tak, bo on wychodził i w tym momencie. Mhm. No to tyle, dziękuję. Dziękuję, proszę wstawić. Ja mam to.